Wiesz już z poprzednich nagrań, że energia jonizacji jest to minimalna energia potrzebna do oderwania elektronu z ostatniej zapełnionej powłoki atomu danego pierwiastka. Teraz zastanówmy się, czym jest pierwsza i druga energia jonizacji. Jako przykład przeanalizujmy atom litu. Liczba porządkowa litu wynosi 3, więc lit ma 3 protony. Skoro w obojętnym atomie litu znajdują się 3 protony, to na powłokach elektronowych litu również muszą być obsadzone 3 elektrony. Gdybyśmy mieli zapisać konfigurację elektronową litu w sposób podpowłokowy, to wyglądałaby ona następująco. Na pierwszej powłoce, pod powłoce S, znajdują się 2 elektrony. Na drugiej powłoce, pod powłoce S, znajduje się 1 elektron. Lit leży w pierwszej grupie układu okresowego pierwiastków i właśnie to podpowiada nam, że ma 1 elektron walencyjny. Jeśli do atomu litu dostarczylibyśmy wystarczająco dużo energii, moglibyśmy z powłoki walencyjnej oderwać 1 elektron. Taką energię potrzebną do oderwania jednego elektronu nazywamy pierwszą energią jonizacji. W przypadku litu jego pierwsza energia jonizacji wynosi 520 kJ na mol. W momencie, kiedy od atomu litu odłączono jeden elektron, to nie mamy już do czynienia z obojętnym atomem litu. Mamy tutaj nadwyżkę protonów nad elektronami, których mamy już tylko 2, a nie 3. W tym momencie mamy do czynienia z jednododatnim jonem litu, z kationem litu. Konfiguracja kationu litu wygląda następująco. Zwróć uwagę na to, że nie zapisujemy tu już drugiej powłoki, ponieważ nie ma na niej żadnych elektronów. Jeśli do kationu litu dostarczymy kolejną porcję energii, to w pewnym momencie możemy oderwać od kationu kolejny elektron. Oderwanie drugiego już z kolei elektronu jest możliwe dzięki tzw. drugiej energii jonizacji. W przypadku atomu litu druga energia jonizacji wynosi około 7300 kJ na mol. Po oderwaniu drugiego elektronu w jądrze litu nadal znajdują się 3 protony, natomiast na powłoce elektronowej jest obsadzony tylko jeden elektron. Po oderwaniu drugiego elektronu przy wykorzystaniu drugiej energii jonizacji mamy do czynienia z dwudodatnim kationem litu. Konfiguracja tego kationu wygląda następująco. Liczba porządkowa litu nie uległa zmianie. Natomiast na powłoce pierwszej jest obsadzony już tylko jeden elektron. Pomiędzy wartością pierwszej a drugiej energii jonizacji istnieje bardzo duża różnica. Zastanówmy się, jakie są powody tak dużej różnicy pomiędzy tymi energiami. Aby to wyjaśnić, należy uwzględnić, że na elektron walencyjny litu oddziałuje kilka rodzajów sił. Po pierwsze, siła przyciągania przez jądro, przez dodatnio naładowane protony w jądrze. Po drugie, siła odpychania przez elektrony na poprzedniej powłoce. Te elektrony z powłoki pierwszej, jak już to mówiliśmy, ekranują, czyli osłabiają działanie jądra na elektron walencyjny. Aby móc oderwać pierwszy elektron, należy zrównoważyć wypadkową tych dwóch sił. Siły przyciągania przez jądro i siły odpychania przez dwa elektrony. Natomiast zobacz, co się stanie, kiedy już oderwiemy pierwszy elektron. Teraz na te elektrony również działa siła przyciągania przez jądro. Ale ta siła nie jest ekranowana przez siłę odpychania przez elektrony. Nie mamy już do czynienia z żadną poprzedzającą powłoką, która rozdzielałaby ten elektron od jądra. Oczywiście elektron, który sąsiaduje z elektronem na powłoce elektronowej, będzie powodował jego odpychanie. Ale energia tego odpychania będzie niewielka w porównaniu do energii odpychania tutaj, w obojętnym atomie, gdzie mieliśmy do czynienia z ekranowaniem. Poza tym zwróć uwagę na to, że elektron walencyjny litu znajduje się dalej niż elektron kationu litu.
Tutaj elektron obsadzony jest na podpowłoce S drugiej powłoki. Natomiast tutaj na powłoce S pierwszej powłoki. W drugim przypadku, tutaj gdzie mamy do czynienia z kationem, mniejsza odległość od jądra powoduje, że elektron jest jeszcze mocniej przyciągany przez to jądro. W przypadku kationu litu, aby oderwać elektron, musimy zrównoważyć energię przyciągania elektronu przez jądro. Tutaj energia przyciągania jest osłabiona. Po pierwsze, elektron jest dalej od jądra, a po drugie, następuje to ekranowanie ładunku jądra przez dwa elektrony. Tutaj natomiast ładunek jądra nie jest ekranowany. Więc w drugim przypadku musimy użyć więcej energii na to, aby oderwać elektron. Stąd też druga energia jonizacji ma znacząco większą wartość niż pierwsza energia jonizacji.